Czołem nerwmaniacy, dziś czeka nas masa nowości, bo mamy tu aż 8 zupełnie nowych wyrzutni z serii Nerf Elite 2.0. Wyrzutnie do recenzji pochodzą oczywiście z waszego ulubionego sklepu z nerfami poszukiwaczefrajdy.pl, gdzie oprócz nerfów znajdziecie także inne wyrzutnie takie jak X-Shot, Buzzbee, Dartzone, a także masę dodatków i modyfikacji do wyrzutni. Nerf Elite 2.0 to nowa odsłona dobrze wam znanej serii Nerf & Strike Elite. Każda z nowych wyrzutni ma swój odpowiednik w poprzedniej serii. Elite 2.0 to przede wszystkim nowa kolorystyka, a także większe możliwości modyfikacji. W większości wyrzutni zastosowano większą ilość szyn taktycznych, uchwytów na kolbę, a także gniazd na luzie. Jeżeli chodzi o strzałki, to są to dokładnie takie same strzałki jak w serii Nerf Elite, z tą różnicą, że jest inna kolorystyka, a także w każdej wyrzutni dostajemy ich dwa razy więcej. Elite 2.0 zawsze otrzymujecie dwa razy więcej strzałek niż pomieści wasz magazynek. Dziś w dużym skrócie pokażę wam każdą z wyrzutni, a jeżeli będą was interesowały szczegóły, to niebawem na naszym kanale pojawią się recenzje oddzielnie dla każdej z nich. Zaczynamy! Na pierwszy ogień pójdzie Commander, czyli następca Disruptora, a bardziej połączenie Disruptora i Spectre. Jest to podstawowy pistolet, który w obrotowym magazynku pomieści 6 strzałek, a tak jak wspomniałem, w zestawie otrzymacie strzałek 12, 6 niebieskich i 6 pomarańczowych. Mamy tutaj 3 szyny taktyczne, raz, dwa, trzy, możliwość dołączenia kolby oraz gniazdo na lufę. Żeby wystrzelić, wystarczy przesunąć uchwyt do przeładowania do tyłu. On sam się przesuwa do przodu i możemy nacisnąć spust. Mamy tutaj także tryb ciągłego ognia, przytrzymujemy spust i wystrzeliwujemy całą serię. Bardzo fajnie. Ok, drugą wyrzutnią, którą wam przedstawię, jest Echo, czyli następca Delta Troopera i Retaliatora. Największą zaletą tej wyrzutni jest jej modułowość, czyli możliwość dopasowania się do każdej misji. Zobaczcie, jak z tej wyrzutni możemy odczepić lufę oraz kolbę i otrzymać poręczny pistolet z magazynkiem na 10 strzałek. Żeby go wysunąć, przesuwamy do tyłu, wysuwamy. Co warto powiedzieć, magazynki z serii Elite 2.0 są takie same jak w serii Elite, także magazynki są kompatybilne. Jeżeli chodzi o strzelanie, to wsuwamy magazynek. Reszta jest podobna jak w Commanderze. Przesuwamy uchwyt do przeładowania do przodu. Oddajemy pojedynczy strzał lub tryb ciągłego ognia. Wyrzutnia numer 3 to szturmowiec Shockwave, czyli następca Surgefire'a. Jak widzicie, w obrotowym magazynku pomieścimy 15 strzałek, a w zestawie otrzymujemy 30. Żeby wystrzelić, wystarczy przeciągnąć uchwyt do przeładowania do tyłu oraz do przodu i nadusić spust. W porównaniu do Surgefire'a nie mamy tu niestety trybu ciągłego ognia, mamy za to większe możliwości modyfikacji. Są dwie szyny taktyczne oraz możliwość dołączenia kolby oraz lufy. W standardowej serii Elite głównym shotgunem był Rovkat. Obecnie jest to Warden DB8. W tym przypadku, w porównaniu do poprzednika, nie mamy większych zmian. Nadal jest to shotgun na 8 strzałek, z którego możemy wystrzelić jedną, dwie lub całą serię strzałek naraz. Zobaczcie. Pojedynczy strzał. Teraz druga strzałka. Teraz dwie naraz. I teraz ciągły ogień, przytrzymuję spust i jedziemy. W nowej serii są również wyrzutnie zasilane na baterie. Mamy tutaj następcę Strife'a, czyli Fenixa CS6. Tak jak Strife, jest to półautomatyczna wyrzutnia, co oznacza, że jedno naciśnięcie spustu to jeden strzał. Zobaczcie, uruchamiam silnik wyrzutni pod spustem i strzelam. Wyrzutnia zasilana jest na 4 baterie typu AA. Mamy tutaj także 3 szyny taktyczne oraz możliwość dołączenia kolby i lufy oraz, co nowe, celownik, który możecie dołączyć do innych wyrzutni z szyną taktyczną. Magazynek w tej wyrzutni jest na 6 strzałek, co oznacza, że w zestawie otrzymujecie ich 12.
Kolejną wyrzutnią na baterie jest Turbin CS18, czyli następca bardzo popularnego Rapid Strike'a. Wyrzutnia zasilana jest na 4 baterie typu C. Mamy tutaj także 4 szyny taktyczne. Raz, dwa, trzy, cztery. Oraz możliwość doczepienia lufy. Turbin to w pełni automatyczna wyrzutnia, dzięki czemu możemy strzelać całą serią. Podobnie jak w Strike'ie, żeby strzelić, najpierw uruchamiamy silniki, a następnie wciskamy spust. Całość serii uzupełniają dwie małe, przeładowywane ręcznie wyrzutnie. Volt z celownikiem laserowym to następca Fire Strike'a. Żeby wystrzelić, wciągniemy tutaj uchwyt i naciskamy spust. Drugą wyrzutnią jest Trio, czyli następca Triada. Mamy tu trzy lufy, z których możemy wystrzelić każdą strzałkę pojedynczo na jedno przeładowanie. Całkiem fajnie. Podsumowując, Nerf Elite 2.0 to nie jest rewolucja, jakiej część fanów Nerf się spodziewała, ale z pewnością udane odświeżenie serii. Mamy tutaj nową kolorystykę, dwa razy więcej strzałek oraz zwiększone możliwości modyfikacji. Zasięg w serii to przeważnie 27 metrów, jak jest naprawdę, sprawdzimy na testach. Jeżeli spodobała Ci się któraś z wyrzutni, to zapraszam do obserwowania kanału. W najbliższym czasie przyjrzymy się szczegółowo każdej z nich i sprawdzimy, jak wypadają na tle poprzedników serii N-Strike Elite. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wyrzutniach z serii Elite 2.0. Jeżeli spodobała Wam się któraś z nich i chcielibyście ją mieć u siebie w domu, to wyrzutnie są dostępne w sklepie poszukiwaczafrajdy.pl. Link macie w opisie filmiku. Pozdro i do zobaczenia na szczegółowych recenzjach. Tu normalnie strzelam wyrzutniami. Trz, trz, trz.